22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją artykułu ustawy z 1993 roku. Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest ostateczny i Konstytucja mówi jasno, no nie widzę powodu, żeby nie stosowano. Krzyczę przez okno, czoło przewodniata. Innego wyroku w tej sprawie być nie ma. Ten co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła co jeszcze świżycie i się śniło. Ten wyrok stał się pretekstem do gwałtownych wystąpień społecznych. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. A drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język. W ogóle nie ma takich kwestii. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać. Coraz mniej obawiamy się tego wirusa, bo on jest w odwrocie. Ciężko iść spać, bo człowiek się boi, że się nie obudzi. Ale to mamy go rzucić gdzieś tutaj pod sen. Pod drzwi czy gdzie? Możemy tego podcisnąć, bo nie ma jak, A my nie chcemy uciekać stąd, Prawo i Sprawiedliwość, tak jak ogromna większość Polaków, jest za tolerancją, jest tolerancyjny. Kurwa, ploć tam jadów, kurwa! Skurwysyna! Tolerancja, szanowni państwo, to zgoda na odmienność. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. Wypierdalaj pedale, pimpano, kurwa, wychodnicy, kurwa, pedałów! Dlaczego pan wspiera przestępczość w Gdańsku? Za każdym razem pomawia pan telewizję polską.